To jest Rzecz o Prawie. Witam Państwa, Paweł Rochowicz. Dzisiaj tematem naszego programu są regulacje prawne dotyczące leków. Chodzi o leki biologiczne i biopodobne. O tym, co to znaczy, jaką mamy sytuację prawną, jakie są problemy z tym związane, opowie nam mój dzisiejszy gość, pani mecenas Monika Duszyńska, adwokat zajmująca się prawem farmaceutycznym i medycznym. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że dzisiaj jednym z takich tematów dość istotnych jest temat leków biologicznych i biopodobnych. Na początek wyjaśnimy może te pojęcia. One się pojawiają w dyskusji dotyczącej leków i praw pacjenta, w ogóle do stosowania różnych rodzajów leków. Co to są leki biologiczne i biopodobne? Leki biologiczne to jest taka kategoria nadrzędna. Ona obejmuje również leki biopodobne. Leki biologiczne to są takie szczególne leki, bardzo skomplikowane, które są wytwarzane z zastosowaniem organizmów żywych albo żywych komórek. Podczas gdy inne leki, zwane lekami chemicznymi czy też syntetycznymi, to są stosunkowo może nie tyle proste, co prostsze leki, wytwarzane właśnie w procesie takiej syntezy chemicznej. Cząsteczki leków chemicznych są znacznie mniejsze, mniej skomplikowane. Cząsteczki leków biologicznych są czasami ogromne, kilkuset, czasami nawet razy większe od cząsteczek leków chemicznych. I leki biologiczne w tej chwili są taką przyszłością medycyny. One są oczywiście już stosowane od wielu lat i powstają kolejne generacje tych leków biologicznych, coraz bardziej skomplikowanych. Również proces ich wytwarzania też jest dużo bardziej skomplikowany, dlatego w zasadzie tylko największe firmy mogą sobie pozwolić na produkowanie takich leków. I znajdują one zastosowanie też w takich najbardziej ciężkich schorzeniach, w chorobach przewlekłych. Często takich chorobach, w których nie było właściwie dla pacjentów żadnego ratunku, a teraz okazuje się, że udaje się osiągnąć znaczną poprawę, jeśli chodzi o wyniki terapeutyczne i poprawienie też jakości życia. Bo jeszcze tutaj należy to koniecznie dopowiedzieć. Tutaj pan redaktor wspomniał jakby o tej terminologii. Leki biologiczne to jest ta kategoria nadrzędna i w ramach tych leków biologicznych mamy leki oryginalne, inaczej zwane referencyjnymi. To są te leki, które zostały opracowane po raz pierwszy. One przez pewien czas podlegają ochronie prawnej, ochronie patentowej, tak zwanej wyłączności danych. I po upływie tych okresów wchodzą na rynek tak zwane leki biopodobne, czyli to są leki, które są produkowane już przez innych producentów, rejestrowane częściowo w oparciu o dosie rejestracyjne tych leków oryginalnych. I one są zwane właśnie lekami biopodobnymi. Dlaczego biopodobnymi? Ponieważ nie są to leki identyczne, ponieważ jeżeli chodzi o leki biologiczne, jest niemożliwe wyprodukowanie kopii leku oryginalnego z uwagi właśnie na wiele zmiennych, które dotyczą i samego materiału biologicznego. Technologii pewnie, technologii, dostępu do nich. Pożywki. Temperatury, wilgotności, szeregu rozmaitych zmiennych. No, podróbkę też łatwiej wyprodukować niż oryginał. Ale to nie o to chodzi, dlatego że jakby leki biopodobne to są po prostu jakby pełnowartościowe leki, które są rejestrowane i produkowane po upływie okresu wyłączności danych dla leków referencyjnych. One też są jakby sprawdzane pod kątem jakości, bezpieczeństwa, skuteczności, natomiast wszystkie leki biologiczne, referencyjne i potem biopodobne, one przez pewien czas po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu podlegają takiemu szczególnemu monitoringowi, którego znakiem jest taki czarny, odwrócony trójkąt na opakowaniu albo w ulotce i na samym pozwoleniu. Czyli w sytuacji, kiedy już mamy na przykład lek referencyjny i leki biopodobne do tego referencyjnego, to ten referencyjny już nie podlega zazwyczaj temu dodatkowemu monitoringowi, a te biopodobne jeszcze przez pewien czas podlegają i to jest jakby ta różnica. Natomiast jakby potencjalnym problemem jest zmiana leku u pacjenta, który się danym lekiem leczy, z jednego na drugi. Czy to będzie zmiana z referencyjnego na biopodobny, czy też z jednego biopodobnego na inny biopodobny, albo w drugą stronę. Oczywiście, ale że wciąż mówimy o prawie, to powiedzmy jeszcze o tym, jak te sprawy są uregulowane, zarówno na gruncie europejskim, jak i polskim.
Jeżeli chodzi o regulacje prawne sensu stricto, czyli takie tak zwane twarde prawo, to tych regulacji mamy bardzo niewiele. One dotyczą tylko kwestii rejestrowania leków biopodobnych i kwestii monitorowania działań niepożądanych. Natomiast mamy sporo takich wytycznych, czyli takich wskazówek, które są publikowane przez organy europejskie, na przykład przez Komisję Europejską, przez Europejską Agencję Leków, która jest organem, który ma jakby zasadniczą rolę w procesie dopuszczania w ogóle do obrotu, czyli wydawania pozwoleń na leki biologiczne, wszystkie biologiczne, referencyjne, biologiczne, biopodobne. I mamy w tej chwili takie dwa duże informatory. Jeden jest przeznaczony dla lekarzy, drugi jest przeznaczony dla pacjentów i one zawierają pewne podstawowe informacje dotyczące stosowania leków, jak one powstają, w jakich schorzeniach są stosowane i również jakie powinny być zasady ich zamiennictwa, bo bezpieczeństwo leków biologicznych jako takich czy biopodobnych należy odróżnić od bezpieczeństwa dokonania samej zmiany, ponieważ leki biologiczne charakteryzują się właśnie tym skomplikowaniem i również immunogennością. Ta immunogenność może być różna w przypadku różnych substancji. Wyjaśnijmy może to pojęcie. Czyli to jest jakby reakcja organizmu na podanie leku, reakcja układu odpornościowego. Natomiast w przypadku leków onkologicznych właśnie może dojść do takiej jakiejś niepożądanej w przypadku zmiany, niepożądanej reakcji immunologicznej, niekoniecznie, tak, ale w przypadku leków nowych, które dopiero wchodzą na rynek, pewne rzeczy my już wiemy z procesu rejestracji, ale tak naprawdę pełną wiedzę o leku będziemy mieć dopiero wtedy, kiedy on będzie stosowany w praktyce klinicznej, również właśnie pod kątem tych zmian. I jak rozumiem, to już wymaga szczególnej ochrony prawnej dla bezpieczeństwa pacjentów, bo jak rozumiem, stuletnią już aspirynę da się bez większego kłopotu, dokładnie, nie powiem, że podrobić, ale wyprodukować bardzo podobną do oryginału, czy kopię. Natomiast stosowany od niedawna lek na raka, no już tu takiej pewności nie możemy mieć i to wymaga rzeczywiście zaawansowanych technologii. Tak, to wymaga i zaawansowanych technologii. Stosowanie tych leków wymaga ogromnej wiedzy, tak? I tutaj oczywiście, i tu nie można pójść na żywioł, trzeba to uregulować jakoś. Absolutnie nie można pójść na żywioł i przede wszystkim decyzję o stosowaniu danego leku należy pozostawić lekarzowi. I w tym duchu wypowiadają się właśnie wytyczne unijne, właśnie te oba informatory, o których wspomniałam, i dla lekarzy i dla pacjentów, zawierają takie sformułowanie. Owszem, że sama polityka dotycząca zamiennictwa leży w gestii państw członkowskich. Natomiast decyzję o stosowaniu leku zgodnie z tymi wytycznymi powinien podejmować lekarz w porozumieniu z pacjentem i lekarze powinni dokonywać przemyślanych wyborów. Dosłownie takie sformułowanie się tam pojawia, co właśnie oznacza dokładnie to, co tam jest napisane. Decyzja powinna należeć do lekarza, który działa w porozumieniu z pacjentem. Żyjemy w takich czasach, kiedy pacjent jest kimś bardzo ważnym w procesie terapeutycznym. Odchodzimy od czasów, kiedy pacjent przychodził do lekarza, lekarz mu coś mówił, pacjent musiał się stosować do jego wskazówek, nic nie wiedząc. Dzisiaj mamy prawo zażądać wyjaśnienia trudnych medycznych pojęć. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, pacjent ma prawo do uzyskania poinformowanej zgody o świadczeniach opieki zdrowotnej, które otrzymuje, tak? Czyli musi wiedzieć, powinien wiedzieć, jaki lek otrzymuje, co ma szczególne znaczenie w kontekście właśnie leków biologicznych, ponieważ tutaj jest szczególnie ważne monitorowanie działań niepożądanych i lekarz, zgłaszając działanie niepożądane, zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne, musi dokładnie podać nazwę preparatu, który pacjent otrzymał i nawet numer serii. Więc pacjent tym bardziej powinien wiedzieć, co dostanie. On powinien być uczulony. Uwaga, zmieniono mi lek, więc muszę teraz dokładnie obserwować wszelkie swoje objawy, żeby móc w razie czego wychwycić jakiekolwiek nieprawidłowości. I tu napotykamy na informację pochodzącą z reklam często, albo z informacji przekazywanych przez różne koncerny, że proponują one leki, uwaga, biorównoważne. Czy to jest pojęcie tylko marketingowe, czy jakoś regulowane? No tak naprawdę to nie jest pojęcie, które chyba wypływa tutaj od, no częściowo może od przemysłu. Nawet ono już jakby się zadomowiło jakby po tej stronie publicznej, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, to ono się pojawia już w takim oficjalnym dokumencie jak polityka lekowa państwa. Polskim dokumencie? Tak. To jest dokument przygotowany tutaj przez Ministerstwo Zdrowia.
I jakie jest niebezpieczeństwo w posługiwaniu się tym pojęciem biorównoważne? Badania biorównoważności są wykonywane na potrzeby rejestracji zwykłego generyku, czyli tego leku chemicznego. I badania biorównoważności mają uzasadnić, mają wykazać, że to jest lek identyczny do tego leku referencyjnego. Natomiast i w tym kontekście używa się tego słowa biorównoważny generyk do leku referencyjnego. Natomiast jeżeli nazywamy leki biopodobne lekami biorównoważnymi, to tak jakbyśmy chcieli jakby właśnie zasugerować, że te leki są identyczne, a one nie są identyczne, one są biopodobne. I to słowo biopodobne jest wiernym tłumaczeniem na język polski angielskiego słowa biosimilar, które jest powszechnie używane na terenie przez organy Unii Europejskiej, w aktach prawnych, w tych wytycznych, również w wytycznych poszczególnych państw, tak, czy w Wielkiej Brytanii, czy Irlandii, czy potem w tłumaczeniach różnych wytycznych. Zresztą po francusku, po hiszpańsku, po włosku też się używa odpowiedników tego słowa biopodobne, czyli mówimy o biopodobieństwie. Takie regulacje, czy też wytyczne powinny się też do tego odnosić, prawda? O których mówimy. Że pacjent powinien mieć świadomość, co on tak naprawdę przyjmuje i czy to, co dostanie, jest rzeczywiście równoważne wartością tym lekom najbardziej oryginalnym. Moim zdaniem w ogromnej większości przypadków rzeczywiście to podobieństwo będzie daleko idące, tak? Bo, dlatego, że jest wymagane przy rejestracji leków biopodobnych wykazanie, że ewentualne różnice są nieistotne klinicznie. Natomiast dopóki ten produkt nie wejdzie do powszechnego stosowania, to my nie jesteśmy w stanie na etapie rejestracji wychwycić wszelkich ewentualnych, może nawet niewielkich różnic, które mogą dotknąć na przykład pewne grupy pacjentów. Pacjentów z chorobami współistniejącymi, pacjentów z jakąś niestabilną postacią choroby, pacjentów, nie wiem, jakichś trudnych, starszych, pacjentów pediatrycznych. Jest cała masa rozmaitych zmiennych, które mogą wystąpić w kombinacji, tak, u jednej osoby. I nie wiadomo, jak ten pacjent, taki właśnie pacjent z życia wzięty, z praktyki klinicznej, czy on rzeczywiście dla niego akurat zmiana leku z jednego na drugi, z jednego biopodobnego na inny biopodobny, z referencyjnego na biopodobny albo w drugą stronę, bo o każdej takiej zmianie tutaj mówimy, czy jakby nie pogorszy się, nie zostanie obniżona skuteczność terapii, tak, czy nie dozna jakichś działań niepożądanych. Bo ważne jest, żeby wiedzieć, że w badaniach klinicznych, które są wykonywane na potrzeby dopuszczenia produktu leczniczego, dopuszczenia leku do obrotu, często jakby ci pacjenci w pewien sposób są jakoś wyselekcjonowani, tak? To są ci pacjenci może z bardziej stabilną postacią choroby, którzy nie chorują na inne choroby. Mhm. Tak więc dopiero jakby zafunkcjonowanie leku w takiej normalnej praktyce klinicznej pozwoli go ocenić. Tak, a mamy jeszcze oczywiście ustawę o prawach pacjenta, prawda? Tak. Wiadomo, że jest wymagana w pewnych sytuacjach świadoma zgoda pacjenta. Jak to odnieść do tej sytuacji, o której mówimy? Czy pacjent jest świadomy zwykle tych subtelnych różnic, o których my tu rozmawiamy? Myślę, że w praktyce pewnie świadomy nie jest, ponieważ po pierwsze jest to bardzo skomplikowana materia, po drugie, jak wiemy, lekarze bardzo są zapracowani, zawaleni papierkową robotą, więc pewnie nie do końca mają czas, żeby wszystko pacjentowi tłumaczyć. Obawiam się, że u nas również pokutuje takie przekonanie, że lepiej za dużo temu pacjentowi nie mówić, bo może on się będzie coś dopytywał, może to będzie jakiś kłopot, a przecież ktoś tam wie lepiej za tego pacjenta. I właśnie dobrze by było, gdybyśmy próbowali to zmieniać, tak, żeby tego pacjenta jak najbardziej upodmiotowić, żeby on, jego prawa były w pełni respektowane. To jest cel, do którego powinniśmy dążyć. Wiadomo, że ideał pewnie jest trudno osiągalny, ale pacjent powinien uzyskać przynajmniej w ustnej rozmowie informacje od lekarza o leku, który otrzymuje. Wszystko jedno, jaki to będzie lek. Jeżeli ma być ten lek pacjentowi zmieniony, również żeby został poinformowany o zmianie. Dlaczego w ogóle taka zmiana się zadziała? Czym ona jest uzasadniona? Pacjent ma prawo otrzymać takie informacje i otrzymanie tych informacji jest w ogóle niezbędne do tego, żeby potem lekarz realizował inne swoje obowiązki, tak, na przykład to monitorowanie działań niepożądanych. I ta sfera, jak rozumiem, nie jest do końca uregulowana i jest postulat, aby przynajmniej jakimiś wytycznymi na gruncie polskim to uregulować, tak? Tak, myślę, że takie wytyczne bardzo by się przydały. Od kogo?
Myślę, że najbardziej takim predestynowanym organem, żeby stanowisko w tej sprawie zająć, byłoby Ministerstwo Zdrowia, ale też bardzo ważne jest to, co w tych wytycznych się znajdzie, bo no, w mojej ocenie bardzo by było pożądane, żeby to stanowisko nie odbiegało od stanowiska unijnego i stanowiska przyjmowanego w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, czyli żeby respektować prawo lekarza do podejmowania decyzji w tym zakresie, również prawo pacjenta do otrzymania co najmniej informacji o tym, jaki lek dostaje, albo że ten lek jest mu zmieniany, optymalnie, żeby uzyskać zgodę pacjenta. I również bardzo bym zwróciła tutaj uwagę na konieczność właśnie tworzenia takich rejestrów medycznych, żeby te dane z tej praktyki klinicznej o stosowaniu tych szczególnych leków, takich bardzo skomplikowanych i ważnych, przynoszących poprawę jakości życia i zdrowia naprawdę dziesiątkom tysięcy pacjentów, żeby te dane gromadzić, żeby je przetwarzać, analizować i żeby z nich korzystać, tak? Dla dobra wszystkich. Sprawa jest o tyle pewnie trudna, że no, tu dochodzi do takich, no, można powiedzieć, nawet konfliktów pomiędzy różnymi producentami różnych leków, tymi różnicami cenowymi. Nie chciałbym się oczywiście w to wgłębiać, ale rozumiem, że tego typu wytyczne ministra zdrowia mogłyby sytuację przynajmniej z lekka uporządkować. Tutaj na rynku i w sytuacji już konkretnego pacjenta. Oczywiście, myślę, że to by było bardzo ważne. Poza tym oznaczałoby to również zajęcie pewnego stanowiska, do którego można by było się odnieść, prawda? Tak jak mamy na przykład dokument polityka lekowa, w którym są jakby zarysowane pewne plany ministerstwa, jeśli chodzi o politykę lekową, są zidentyfikowane pewne potrzeby i można się wobec tego wypowiadać, można się z tym zgodzić, można z czymś wejść w polemikę. Mamy oficjalne stanowisko, do którego się mamy odnieść. W momencie, kiedy jakby mamy do czynienia z takimi rozsianymi poglądami w różnych dokumentach, wyartykułowanymi w jakichś stanowiskach, w jakichś komunikatach, w jakichś pismach, to trudno się do tego odnieść, tak? Bo w zasadzie nie do końca można powiedzieć, że to jest jakieś oficjalne stanowisko. Ale również właśnie, tak jak już wspomniałam, bardzo ważne jest to, co się w tym stanowisku znajdzie. I żeby to nie było stanowisko czysto urzędnicze, ale też oparte, zdaje się, na naukowych podstawach. Ono powinno być absolutnie skonsultowane z towarzystwami naukowymi, z lekarzami. Tak? To oni mają najwięcej do powiedzenia w tej materii. Oni czytają piśmiennictwo medyczne. Oni mają dostęp też do wiedzy, która jest, no często dostęp do tej wiedzy jest trochę ograniczony, bo trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Trzeba umieć analizować badania, które są publikowane i umieć wyciągać z nich wnioski. I to jest też bardzo ważne. Oczywiście strona urzędnicza na pewno też ma do tego dostęp i miejmy nadzieję, że również czyta i analizuje. Niemniej jednak głos lekarzy tutaj moim zdaniem ma zasadnicze znaczenie, właśnie też wyrażany poprzez stanowiska towarzystw naukowych. Rozmawialiśmy o lekach biologicznych. Moim i Państwa gościem była pani mecenas Monika Duszyńska, adwokat zajmująca się prawem farmaceutycznym i medycznym. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na następne wydania programu Rzecz o Prawie. Dziękuję.